Dobry wieczór, dobry wieczór. Łapię Was dziś znienacka wieczorową porą, by porozmawiać o tym, w jaki sposób my dorośli jesteśmy przewodnikami po świecie książki dla naszych dzieci, w jaki sposób interpretujemy książki. Bo może być tak, że czytamy małym dzieciom po prostu to, co jest napisane. I dla mnie takimi niezwykłymi książkami są wszystkie utwory Wojciecha Widłaka czy Roxany Jędrzejewskiej-Wróbel. Tam po prostu piękno języka polskiego przeplata się z metaforami, między wierszami. Gdy czytam te opowiadania czy książki, to po prostu nic więcej nie muszę dodawać. To się samo niesie, to się samo czyta. Ale czasami mam też i tak, że szczególnie książki przełożone z innych języków, że brakuje mi jakiejś opowieści, brakuje mi dalszego ciągu. Otwieram, przewracam kartkę i nie widzę pewnej spójności. Dlatego wtedy przeplatam tekst czytany opowiadaniem, dodaję coś od siebie, żeby historia nabrała jakiejś barwy, akcji, dramaturgii i tak dalej, i tak dalej. Czasami te dzieci wymuszają czy zachęcają do tego, by czytać w taki sposób, interpretować to, co w książce, w taki sposób, w jaki potrzebny jest dziecku. Kiedyś nasza córka, kiedy jeszcze była mała, słuchała opowieści o Albercie Albertsonie z wydawnictwa Zakamarki i tak jej się podobały to opowiadanie o chłopcu, tak się zaczęła identyfikować z głównym bohaterem, że prosiła swego tatę, by nie czytał Albert Albertson, tylko Agusia Aguson, bo no, to była opowieść o niej samej. Nasze dzieci podczas czytania też zapraszają nas do takiego interpretowania książki trochę po swojemu, bo na przykład bywa tak, że sadzamy je na kolanach i chcemy czytać książkę od deski do deski, od początku do końca, a one łapczywie chwytają za książkę, przewracają po trzy kartki albo wracają do pewnych opowiadań. Ty już byś chciała pójść dalej, a dziecko jeszcze wraca z powrotem, jeszcze raz mi to mamo, tato przeczytajcie. No i właśnie, w czytaniu, o co chodzi w czytaniu? Na pewno chodzi o to, żeby pozostawić w dziecku taki trwały ślad pamięciowy, że czytanie to jest dobry czas, że spędzanie czasu na czytaniu pozostawia miłe, dobre wrażenia, wspomnienia i zaprasza do tego, żeby po książkę sięgać. Więc nie naszym celem rodziców małych dzieci jest to, żeby przeczytać książkę od deski do deski, żeby słowo w słowo, ilustracja w ilustrację, odtworzyć to wszystko, co autor czy ilustrator miał na myśli. Naszym celem, tak mi się wydaje, tak od wielu lat czynię, jest zaproszenie dzieci do otworzenia siebie na książkę, otworzenia książki na dziecko i w taki sposób przeczytania, w taki sposób zinterpretowania tego, co jest między okładkami, żeby to znalazło się w sercu, w głowie, w duszy akurat naszego dziecka. Często, gdy rozmawiam na różnych spotkaniach z dziećmi o książkach, to mówię im o tym, że no jest bardzo wiele książek na świecie, ale niektóre zostały napisane specjalnie dla Was. I wtedy dzieci no, zadają pytanie, jak to dla nas? Gdzie to jest napisane, że to jest dla nas? No to nie jest nigdzie napisane, że to jest dla Was, tylko po tym można rozpoznać książkę, że jest napisana specjalnie dla Was, że gdy włożycie nos do tej książki, zaczniecie ją czytać. Tutaj mam na myśli dzieci, które już samodzielnie czytają, to nie będziecie chcieli wyjść z tej książki, będziecie chcieli ją przeczytać do końca. Mama będzie piekła ulubione ciastka. Ty zawsze to robiłeś razem z mamą, ale teraz nie, musisz czytać. Ta lektura cię pochłonęła. Tata chce pojeździć z tobą na rowerze. Nie, teraz nie możesz jeździć na rowerze, ty musisz dokończyć ten rozdział, musisz dowiedzieć się, co jest dalej. No wtedy wiadomo, że książka jest napisana specjalnie dla ciebie, bo ona właśnie sprawiła, że coś takiego poruszyło się w tobie, ta ciekawość
ta radość, to bycie z książką, które ma miejsce. No i gdy mamy małe dzieci, no to właśnie robimy wszystko, żeby dzieci lgnęły do książek. W poprzednich gawędach mówiłam o tym, że gdy my jako dorośli mamy też zwerbalizowane różne sprawy, typu nasz stosunek do książki, nasz stosunek do samego aktu czytania, po co to robimy z dzieckiem, że nie dla obowiązku, nie dlatego, żeby wtłoczyć dziecku jakąś wiedzę, żeby już takie było mądre i tak się pięknie wysławiało, tylko przede wszystkim dla budowania relacji, dla bycia z nim, no to w ten sposób właśnie budujemy te pierwsze ważne doświadczenia, zapraszamy do interpretowania książki po swojemu. Na koniec chciałam jeszcze pofilozofować trochę z Michelem Pikmalem w bajkach filozoficznych Jak żyć razem i przeczytać nam jedną opowieść pod tytułem Duch wód według bajki indyjskiej. Pewnego razu podróżni, zbliżywszy się do strumienia, aby nabrać wody do manierek, dostrzegli leżący na dnie naszyjnik z pereł. Na pewno zgubiła go tutaj jakaś piękna pływaczka. Nie bacząc na zimną toń, najodważniejszy z nich zanurkował w strumieniu, sięgnął ręką, lecz wyciągnął jedynie garść kamieni. W chwili, gdy mu się zdawało, że go chwycił, naszyjnik rozpłynął mu się między palcami. Jego przyjaciele, którzy stali na brzegu, potwierdzili te czary. Oni również widzieli, jak naszyjnik przemieszcza się i znika. Podróżni przez chwilę milcząco wpatrywali się w głębiny, ale gdy tylko wody odzyskały przejrzystość, naszyjnik ponownie ukazał się im oczom. Drugi podróżny także spróbował szczęścia. Wstrzymał oddech i zanurkował. Niestety, wyciągnął jedynie kilka zwiędłych liści. Trzymałem go, zawołał, a potem nagle cały zniknął. Mamy do czynienia z duchem wód, wyszeptał najstarszy z podróżnych. Nie widzę innego wytłumaczenia. Wiejmy stąd jak najprędzej, dorzucił jeden z nieustraszonych pływaków. Te okolice mi się nie podoba. Oddalili się więc w pośpiechu, a mieszkańcom pobliskiej wioski opowiedzieli, że ich rzeka jest nawiedzana przez złego ducha. Jednakże po kilku dniach inny podróżny, który przechodził w tym samym miejscu, miał więcej szczęścia lub sprytu. Kiedy ujrzał naszyjnik migoczący na dnie wody, wykazał tyle przytomności umysłu, by spojrzeć do góry. I nie musiał wcale nurkować w lodowatej wodzie, żeby wydostać naszyjnik, który po prostu wisiał na gałęzi. Duch wód według bajki indyjskiej, Michel Pikmal, bajki filozoficzne Jak żyć razem. I my, czytając z dziećmi książkę, pewnie też zaglądajmy czasami nie do książki i do ilustracji, tylko popatrzmy na dziecko. I popatrzmy, w jaki sposób to, co my mu przekazujemy, przez to, że czytamy, przez to, że z nim opowiadamy, a przede wszystkim przez to, że z nim jesteśmy, je przytulamy, jesteśmy blisko i akceptujemy, jak to wszystko działa na nasze szkraby, na naszych uczniów, być może też i na nasze starsze dzieci. Wszystkiego dobrego, książkowego. Czytajcie znienacka.